Hej, hej, witam wszystkich na pace mojego Transita. Dziś pokażę wam ciekawy patent na to, ale wieje. Pokażę wam patent na to, jak zrobić opis drzewka, tak żeby marker nie spłynął, nie wiem, papierek się nie urwał za 2 lata i tak dalej, żebyście mieli naprawdę za kilka lat wciąż wiedzę o tym, co tam posadziliście. Jak zrobić znacznik. Bardzo prosta sprawa. Więcej gadania niż roboty. Ten patent to jest znaleziony gdzieś na ruskim YouTubie. Rosyjskim, przepraszam. Szacunek. Zobaczcie, mam winorośl Bruno na przykład. Zamówiłem sobie. Pięknie ukorzenione, przepięknie. Kurczę, zazdroszczę. No ale ja się boję, że mi to, no wiecie, no to nie jest wieczne, a ja zapomnę, co tam posadziłem, bo mam ich tyle, że ho, ho. Jak to przebić, jak to zrobić, żeby się zapamiętało? Bierzemy dechę, czy coś tam miękkiego i bierzemy puszkę po napoju gazowanym niewiadomej firmy i bierzemy długopis i patrzcie na to, nie? Wycisnąłem na desce, to się zmarzę. O, to się zmarzę, ale jest wyciśnięte, zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać? Będzie. Nie ostrzy, przepraszam. O, no to jest wyciśnięte na blaszce aluminiowej. Można na przykład w szklarni sobie to później przykręcić, w tym miejscu w szklarni, gdzieś tam do ramy, gdzie to winogronko rośnie, ale ja robię tak. O, zobaczcie, zagniatam na końcu, bo nie chcę używać tych niby nierdzewnych skrzywek, które zginiją za rok. No i zobaczcie, czy to jest do góry nogami? No jest akurat do góry nogami, ale to jest nieważne. O, tu mam, patrzcie, o, opsa, opsa, już obracam. Tak? Da się rozczytać? Da się, a marker zejdzie. Marker zginie w ziemi i tak dalej, a to nie. Okej? Okay? Zobaczcie, jaka to jest winorośl. Katalonia. Proszę. Dobrze? Dobre. I to mówię, wydaje mi się o wiele dłużej mieć o wiele większą żywotność od takiego papierka. Może się mylę, ale raczej wątpię. Pozdrowicha dla wszystkich.